meczu. Żeśmy przyjechali naprawdę zmobilizowani po tej wpadce w Słupsku. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy walczyć, drapać i to było widać przez 3/4. Szkoda, że w 4/4 popełniliśmy prosty kilka błędów. Do przerwy mieliśmy 3 straty, do przerwy mieliśmy 15 strat. W tym momencie do przerwy wygraliśmy deskę, do przerwy żeśmy deskę przegrali. Także w pewnym momencie przy meczu równym popełniliśmy 3-4 straty, gdzie poszły kąty, jeszcze niektóre stałe. I potem za szybko chcieliśmy odbić, nie udało się i przegraliśmy. Szkoda, bo było naprawdę ponad 30 minut. Graliśmy naprawdę w stosunku do meczu ze Słupska dobrze. W pewnym momencie coś pękło. Nie zdążyliśmy tego opanować. Przeciwnik wykorzystał. Tak, jak powiedział, problemy były straty w drugiej połowie. Myślę, że to zaważyło na tym, że przegraliśmy drugą połowę na 15 punktów i zbiórki i tak samo w ataku, 18 zbiórek w ataku to za dużo. Szczególnie, że to przeprowadziliśmy w skórkach ze spustu, tam pełni tylko 9 strat, 15 z tego co widzę. Też widać po tych zbiórkach w ataku ponowienia, oni oddali 70 rzutów z gry, my tylko 57. Przede wszystkim gratulacje dla chłopaków. Kolejny wygrany mecz to cieszy. Mieliśmy dużo wady przed tym meczem mimo wszystko, bo wygraliśmy ciężkie zawody we Wrocławiu. Wiedzieliśmy, że siarka podrażniona wysoko porażką w Słupsku będzie chciała tutaj się odbić. Myślę, że mieliśmy trochę problemów, nawet nie trochę, tylko dużo w pierwszej połowie, zwłaszcza z bronieniem naszej deski, bo drużyna Stadnoczego zebrała nam 10 piłek i to jest zdecydowanie za dużo. W drugiej połowie żeśmy już to poprawili i ekipa siarki zebrała 2 piłki. To była znowu kluczowa sytuacja, że obroniliśmy naszą deskę, daliśmy im szansę na ponowienie akcji. I zdecydowanie poprawiliśmy naszą zbiórkę w ataku. Chyba do przerwy mieliśmy tego niewiele, a zakończyło się na koniec meczu 18 zbiórkami, co jest bardzo ważne. Myślę, że druga połowa już bardzo dobra, bo praktycznie zatrzymaliśmy drużynę Stanowczego na 21 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Gdyby się taki wynik udało w pierwszej połowie, to już by było super, ale nie można mieć wszystkich. Cieszę się, że Wołek kolejny dobry mecz. To jest dla nas ważna sytuacja, bo Bęczyc to będzie mogli otwierać następnych zawodników. No i dla nas następna dobra informacja, że Groszek po jakimś kryzysie wychodzi na prostą i przy naszej grze w obronie agresywnej musimy gdzieś Parkera chować, żeby nie tracił za dużo sił w tej obronie, a dzisiaj Groszek super w obronie i bardzo dobrze w ataku. Także dużo pozytywnych rzeczy w tym meczu i oczywiście są błędy, bo w każdym meczu jakieś błędy popełniamy. Celem naszym jest, żeby tych błędów było coraz mniej. Cieszę się też z ataku, że trochę ten atak już zaczyna wyglądać lepiej. Tak żeśmy myśleli przed sezonem, że wszyscy mówili, że dostaliśmy dużo zawodników z poprzedniego sezonu, ale widać w głębokim, że nasza pierwsza piątka to jest praktycznie oprócz Łomka cały zestaw nowych zawodników i jeszcze chwilę potrzeba, żeby to wszystko dobrze zaczęło komunikować. Także jeszcze raz gratulacje dla klubów. Ja mogę powiedzieć szczerze, że obawialiśmy się tego meczu, ponieważ wiemy, jak siarka gra, wiemy, jak jest niebezpiecznym zespołem. Szczególnie, że pierwszy raz w tym sezonie gramy mecz na przestrzeni 3 dni, ale po dzisiejszym meczu widać, że jesteśmy dobrze przygotowani, że dobrze przygotowaliśmy ten okres przygotowawczy, szczególnie w drugiej połowie dobrze wykonaliśmy fizycznie. Cieszę się ze swojego osiągnięcia i dedykuję to swojemu synowi i mojej żonie, ponieważ spędzają czas w szpitalu, ponieważ syn jest chory, więc to zwycięstwo i mój pojedynek chciałbym mu zadedykować. Dziękuję.